Cześć, witam Was na kolejnym filmiku, w którym chciałabym Wam powiedzieć o moich ulubionych miejscach w Seulu. To jest w sumie taki filmik, w którym chciałabym Wam po prostu polecić kilka miejsc, które nie do końca są zazwyczaj na pierwszych miejscach list rzeczy do zobaczenia czy zrobienia w Seulu czy w Korei, ale też są to takie miejsca w ogóle nieznane. Po prostu to są moje ulubione miejsca, które myślę, że warto odwiedzić. Także zobaczmy. Pierwszym z tych miejsc jest Cheonggyecheon. Jest to taki strumień, który przepływa przez właściwie centrum Seulu. Ma aż 10, prawie 11 km długości i został otwarty w 2005 roku w miejscu drogi po prostu. Tam normalnie była droga dla samochodów, ale żeby tak jakby było to takie miejsce, stało się miejscem bliższym ludziom, zmieniono to w taką trasę dla ludzi. I ten strumień przepływa przez 4 dzielnice, więc tutaj ciężko mi powiedzieć, co można po drodze zobaczyć, ponieważ to jest dosyć długi strumień i tam bardzo wiele rzeczy można zobaczyć, gdy na przykład wyjdzie się do góry, że tak powiem, bo tutaj jak widać są tutaj takie schodki, gdzie po prostu wychodzi się z tego strumienia do góry i można wyjść w tym momencie na zewnątrz, że tak powiem. Trzeba tylko jednak zwrócić uwagę, że w czasie deszczu często ten strumień jest zamykany, oczywiście ze względów tutaj bezpieczeństwa. I tutaj tam widać też właśnie, jak na przykład ten strumień wygląda gdzieś tam już w dalszym ciągu, biegu tego strumienia, że tak powiem. Drugim z miejsc jest Yeouido Hangang Park, czyli po prostu taki park nad rzeką Hangang, rzeka Han, w dzielnicy Yeouido. Jest to jeden z 12 parków nad rzeką Han, który znajduje się w Seulu i właśnie znajduje się na wyspie Yeouido. Ta wyspa sama w sobie znajduje się na rzece po prostu, ale jest tak ogromna, że kiedy jestem na tej wyspie, to w ogóle nie czuję się, by było na wyspie, po prostu jakby było się normalnie na lądzie. I co można tam robić? Są tam wypożyczalnie rowerów, maty do siedzenia, punkty dostaw jedzenia, kiedy właśnie zamawia się jedzenie, to tutaj czeka się często w tych punktach, żeby też te osoby, ci dostawcy mogli łatwiej znaleźć te osoby, czy na przykład odbywać też coroczny festiwal fajerwerków. I teraz co można robić w pobliżu tego? Bo wiadomo, też fajnie sobie tak planować te wycieczki, tak? Żeby też w tym samym miejscu, w pobliżu zobaczyć kilka rzeczy naraz. Więc na przykład znajduje się tam centrum handlowe do Hyundai, być może słyszeliście na przykład. Siedziba KBS, czyli taka stacja telewizyjna. Tam są na przykład nagrywania różnych programów, także K-popowych, także jeśli ktoś jest fanem, a byłby w pobliżu, może tam zawsze zajrzeć. Na przykład w piątki, kiedy tam jest, odbywa się Music Bank, tam przechodzą idole, fani robią zdjęcia i tak dalej. Oraz budynek Zgromadzenia Narodowego, czyli jakby takiego koreańskiego sejmu, można powiedzieć. Tutaj właśnie też widać, jak to wygląda nad tą rzeką. Wydaje mi się, że właśnie te tereny wyglądają zupełnie inaczej, na przykład rzeka w Polsce, rzeki w Polsce, zupełnie inne, to są też wielkości. U nas te rzeki to są w ogóle nieporównywalnie mniejsze z rzeką Han w Seulu. Tutaj widać napis I Seoul You, czyli taki slogan promujący Seul, który był tym sloganem przez kilka lat, ale w tym roku było głosowanie na nowy slogan. Z tego co wiem, jeszcze nie ogłoszono nowego zwycięzcę, nowy slogan, ale pewnie gdy go ogłoszą, wydaje mi się, że już niedługo, to tutaj być może ten napis też zostanie tutaj zmieniony. Oraz tutaj takie zdjęcie, jak to może wyglądać w weekend, taki ciepły letni dzień, więc wydaje mi się, że lepiej te wszystkie miejsca odwiedzać po prostu w dni powszednie. Jak tutaj widzicie, chyba że ktoś lubi tłumy, ale wydaje mi się, że nikt tłumów nie lubi. Kolejnym miejscem jest Naksan Kongwon, czyli park Naksan. Znajduje się on w dzielnicy Jongno i po drodze do tego parku, który można powiedzieć znajduje się jakby na szczycie tej góry, która nie jest wysoka, można zobaczyć dawne mury miejskie Seulu o nazwie Hanyang Dosong oraz wioskę murali Ihwa, Ihwa Byokhamal. To jest po prostu takie, po drodze są różne takie, między innymi rysunki na ścianach. A co można zobaczyć w pobliżu? Jest tam między innymi Dongdaemun Design Plaza czy brama Dongdaemun, którą też również za chwilkę zobaczymy na zdjęciu. Tutaj właśnie jakie są widoki w drodze na tą górę do tego parku, czy prawie na szczycie. Tutaj widać też z lewej strony właśnie między innymi też te mury. Tutaj już prawie na dole, gdy się schodzi, widać tutaj brama Dongdaemun oraz tutaj w tle Dongdaemun Design Plaza, tylko czyli taki bardzo niezwykły z wyglądu budynek. Wydaje mi się, że warto go zobaczyć chociaż z zewnątrz, bo w środku zazwyczaj nic się nie dzieje, tak szczerze. Potem tutaj właśnie to, co miałam po drodze, jest ta wioska Murali. Tutaj jest między innymi jakiś obrazek, tutaj jest prawie takie balony, z którymi też często ludzie robią sobie zdjęcia. I też właśnie w tym miejscu było nagrywanych wiele dram. Tam po drodze też można zobaczyć. Są takie kadry z tych dram i właśnie to jest też jakby tutaj tam promowane.
Tutaj z lewej też widać ten mur, jak to wygląda o zmroku. Oczywiście też polecam zobaczenie wszystkich tych miejsc za dnia oraz wieczorem, ponieważ one mają jakby taki właśnie inny swój czar o różnych porach dnia, ale też różnych porach roku. Oraz tutaj z prawej strony też jakby droga. Tam oczywiście są różne trasy na tą górę do parku, także zawsze też warto sobie skorzystać z różnych tras, aby zobaczyć inne rzeczy po drodze. Kolejnym miejscem, które chcę polecić, jest góra Ingbongsan. Jest to taka mała góra i ma tylko 81 metrów tutaj. I co tam można robić? Wiosną można podziwiać forsycję w drodze na szczyt. Ale wydaje mi się, że takim główną atrakcją tej góry jest to, że jest po prostu przepiękny widok na Seul, zarówno w dzień, jak i w nocy. I co w pobliżu? W pobliżu jest taki Seoul Forest, Seoul Sup. To jest po prostu taki duży park, więc jakby ktoś może też jakby odwiedzając to miejsce, jednocześnie zajrzeć sobie do tego parku Seoul Forest. Tutaj właśnie można zobaczyć, jak to wygląda w nocy. Wydaje mi się, że tutaj naprawdę wszystko pięknie wygląda, te oświetlone mosty, te samochody, te budynki. Naprawdę byłam po prostu oczarowana i to wygląda jeszcze naprawdę niewyobrażalnie piękniej w rzeczywistości. Jest tutaj taki pawilon, który znajduje się też na tej górze, bardzo małej górze, także to nawet nie można nazwać jakimś wejściem na górę, bardziej taki pagórek bym powiedziała, do którego też można wejść, nie wiem czy on jest zawsze otwarty, i jeszcze bez troszeczkę innej perspektywy zobaczyć też te widoki. I ostatnim miejscem, które chcę polecić, jest kolejna góra, góra Achasan. Jest też troszeczkę wyższa góra, ma 297 metrów. I tutaj też jest piękny widok na Seul z kilku różnych punktów, także też można zobaczyć ten Seul z różnych stron. I co przy okazji można tutaj zobaczyć? U podnóża tej góry znajduje się park ekologiczny Achasan, Achasan Sengdekongwon, czyli jeśli kogoś takie rzeczy interesują, też można sobie tam zajrzeć. Oraz ta góra jest połączona z górą Yongmasan, z kolei u podnóża której znajdują się sztuczne wodospady o tej samej nazwie. Także też wydaje mi się, że to jest takie ciekawe, że takie wodospady znajdują się może nie w centrum miasta, ale w mieście. Tutaj właśnie też jakby jeden z widoków z góry Achasan. Tutaj mamy rzekę, mosty, widać tutaj te wszystkie blokowiska. Tutaj z kolei te wodospady, o których mówiłam, które znajdują się z kolei u podnóża tej góry Yongmasan. Tylko tutaj właśnie zwróćcie uwagę, że one są sztuczne. One nie są włączone przez cały rok, to po pierwsze. A po drugie też nie nawet o konkretnych porach roku, na przykład latem. Też nie są włączone przez cały czas, tylko na przykład godzinę leci, godzinę nie leci, godzinę leci, godzinę nie leci. Także jeśli byście chcieli tam wybrać, to musicie sobie sprawdzić wcześniej w internecie, w jakich godzinach po prostu te wodospady są włączone, żeby nie trafić, jak akurat będą wyłączone. Oraz tutaj mamy ten park ekologiczny, o którym mówiłam, także tam też można się przejść, bo to jest praktycznie, zależy od której strony zacząć tą wspinaczkę na górę, ale to jest praktycznie u podnóża, w tym miejscu, gdzie zaczyna się trasa na górę Achasan. Mam nadzieję, że tego typu filmik Wam się podobał. Chciałabym też zrobić taki podobny filmik z poleceniami restauracji i kawiarni w Korei. Więc dajcie znać, czy coś takiego by Was interesowało. Oczywiście zadawajcie też pytania w komentarzach, jeśli macie pytania co do tych miejsc lub jakichś innych, jeśli byście chcieli czegoś dowiedzieć może. Także to by było wszystko w tym filmiku. Do zobaczenia kolejnym razem. Pa, pa!